Naszym podstawowym działaniem i takim fundamentem działalności to jest diagnostyka. Diagnostyka kiedyś była prowadzona przez firmę zewnętrzną. Od początku praktycznie pandemii tak się złożyło, prowadzimy własną diagnostykę obrazową. Jest to nieporównywalna jakość udzielanych świadczeń. Pacjenci mają zapewnioną naprawdę bardzo wysokiej jakości tą opiekę. Szybkie dostępy do opisów badań, współpraca z lekarzami klinicystami, z gronem radiologów powoduje, że mamy bardzo wysoką jakość diagnostyki obrazowej. To jest kadra, ale też bardzo ważny jest sprzęt medyczny, który tam jest. Dzięki inwestycjom, wspólnym inwestycjom z samorządami powiatu bolesławieckiego, dzięki współpracy ze wszystkimi samorządami lokalnymi mogliśmy zrealizować zakup rezonansu magnetycznego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia mogliśmy kupić drugi tomograf, mamograf, densytometr, aparat RTG czy kolejny tomograf. Kolejnym etapem inwestycji po diagnostyce obrazowej była budowa, modernizacja oddziału ortopedii. Zaczęliśmy od największych, najwyższych piętr, czyli poddasza. Kiedyś funkcjonowały tam różnego rodzaju nieużyteczne gabinety, pomieszczenia. Poprzez historię zapętliła swój czas i powstał tam oddział chirurgii ortopedycznej. Dzięki dobrze wykorzystanej przestrzeni udało nam się zwiększyć bazę oddziału ortopedycznego o 8 łóżek do 23 łóżek. Dzięki temu możemy przyjmować dużo więcej pacjentów, możemy udzielać świadczeń dużo większej ilości populacji, możemy więcej operować dzięki temu, a jednocześnie warunki, w jakich leczonych są pacjenci, są znacznie lepsze. Mają dostęp do telewizji, mają dostęp do klimatyzacji, mają dostęp do sali jednoosobowych, mają dużo większy dostęp do toalet. Również personel medyczny pracuje w dużo lepszych warunkach, dużo bardziej jest estetycznie, funkcjonalnie, ergonomicznie. Powoduje to, że ta kadra chce u nas pracować. Kolejnym taką inwestycją to jest budowa kolejnej windy szpitalnej. Komunikacja w szpitalu jest bardzo ważna, komunikacja pacjentów jest bardzo ważna, dlatego poprawa tych ciągów komunikacyjnych jest niezwykle istotna, aby nie było przestojów przychodzących pacjentów czy pacjentów jadących na badanie czy na wykonanie zabiegu. Przełomowa inwestycja, która dzięki której tak naprawdę staliśmy się liderem w leczeniu COVID-19, budowa szpitala modułowego, który dzięki 65 łóżkom pomagał czy pomógł już kilku tysiącom osób na Dolnym Śląsku i nawet szerzej spoza naszego województwa w leczeniu COVID-19. Ta przełomowa inwestycja wybiła nasz szpital tak naprawdę na szczebel ogólnopolski, że staliśmy się liderem, wiemy jak leczyć tą chorobę, idzie nam to coraz lepiej, ale dzięki temu też mamy znakomity zespół, który się doskonale integruje, doskonale się porozumiewa i doskonale leczy te przypadki z COVID-19. Inwestycja przełomowa, która została sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej dzięki wsparciu pana marszałka Cezarego Przybylskiego, całego zarządu województwa, ale również praktycznie całego Urzędu Marszałkowskiego, który gorąco wspierał tą inwestycję. Pan prezydent powiedział akurat, że wróciłem z Warszawy i to właśnie dzięki tej inwestycji właśnie wróciłem z Warszawy, bo odebrałem nagrodę zajęcia pierwszego miejsca szpitala w Bolesławcu za innowacyjne zarządzanie właśnie dzięki temu projektowi. Tutaj mam statuetkę, to jest tak naprawdę nagroda dla Was. Jest artykuł, jest wręczony przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dyplom. To jest wielkie wyróżnienie dla naszego szpitala, dla naszego regionu. Tutaj naprawdę nieliczne szpitale takie wyróżnienie otrzymały. W międzyczasie udało nam się zmodernizować z naszych własnych środków pracownię endoskopii. To nowoczesna pracownia endoskopowa, która diagnozuje, ale również leczy wszelkie schorzenia przewodu pokarmowego, ale również diagnozuje i leczy schorzenia płucne. I tutaj tak naprawdę ten rozwój powstał, że dzięki leczeniu właśnie tych
pacjentów z chorobami płucnymi, lepiej możemy zaopatrywać pacjentów z COVID-19. Laboratorium Biologii Molekularnej rok temu to była wyjątkowa dziedzina w diagnostyce. Pandemia COVID-19 pozwoliła nam utworzenie takiego laboratorium, jedynego poza Wrocławiem, laboratorium na taką skalę działającego, laboratorium genetyki molekularnej. To jest przyszłość laboratoryjna, ale przyszłość jest nieunikniona i jednoznaczna, że wszelka diagnostyka wszystkich chorób będzie się odbywała poprzez właśnie genetykę. Dzięki temu, że mamy swoje laboratorium, możemy już szeroko diagnozować wszelkie schorzenia. Grypę, wirusy RSV, HIV, WZW, COVID-19, SARS-CoV-2 i mnóstwo innych schorzeń, które do tej pory nie były możliwe do wykrycia. Musieliśmy dostosować również oddział pediatryczny, który obecnie hospitalizuje bardzo dużo dzieci, które hospitalizuje w chwili obecnej nawet 18-20 pacjentów naraz. Wcześniej nie było to możliwe, a teraz po modernizacji bardzo dużo dzieci jest przyjmowanych, leczonych nawet intensywnie, ale z bardzo dobrym skutkiem. Omówione instalacje na początku przeze mnie są modernizowane stale. Instalacja wody, kanalizacji, hydrantów, instalacja CO, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, instalacja gazów medycznych to są podstawy funkcjonowania szpitala. To jest bezpieczeństwo pacjentów, to jest bezpieczeństwo personelu. Dlatego wymagają te kilkudziesięcioletnie instalacje kompleksowej modernizacji i kompleksowego podejścia do zmiany inwestycji. W tym czasie, w okresie 2 lat, zakupiliśmy mnóstwo sprzętu medycznego. Mamy praktycznie wszystkie nowe łóżka szpitalne, a posiadamy ich 246. Również jest to zwiększenie bazy łóżkowej. Również mnóstwo sprzętu diagnostycznego, nie tylko endoskopowego i z zakresu diagnostyki obrazowej, ale również laboratorium. Również ten sprzęt diagnostyczny typu aparaty ultrasonograficzne, którym praktycznie się znajdują w każdym oddziale. Ale dzięki tym inwestycjom możemy lepiej diagnozować, szybciej leczyć, szybciej wykrywać choroby. Sprzęt medyczny to również respiratory, również mnóstwo urządzeń dedykowanych na blok operacyjny. To jest mnóstwo milionów wydanych na sprzęt medyczny i śmiem powiedzieć, że jesteśmy jednym z lepiej wyposażonych szpitali w regionie pod względem sprzętu medycznego. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie remontu, modernizacji skrzydła głównego budynku szpitalnego, w którym jest przeprowadzona inwestycja modernizacji bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii. Ten oddział będzie liczył 9 łóżek szpitalnych, blok operacyjny będzie posiadał 3 sale operacyjne. Ta inwestycja to najnowocześniejsza inwestycja obecnie na Dolnym Śląsku, gdzie będzie realizowanych bardzo dużo zabiegów w trybie ostrodyżurowym oraz w trybie planowym, a oddział intensywnej terapii będzie prowadzony tak, żeby można było hospitalizować osoby zarażone SARS-CoV-2 czy jakimkolwiek innym patogenem, równocześnie nie ewakuując pozostałej części oddziału. Jest to bardzo ważna inwestycja, która się skończy na przełomie tego i następnego roku. Rozwój szpitala to również rozwój chirurgii ogólnej. Rozwój chirurgii ogólnej, który jest podyktowany koniecznością wdrażania nowych metod leczenia. Te nowe metody leczenia to przede wszystkim chirurgia laparoskopowa, która nie zna granic i cały czas są odkrywane nowe metody operowania przeróżnych schorzeń i to właśnie dzięki temu urządzeniu, dzięki nowoczesnemu laparoskopowi, który obrazuje metodą 4K, który wykrywa węzły chłonne i uwidacznia naczynia krwionośne w sposób jeszcze dotąd nieporównywalny. Daje to bezpieczeństwo operowania, daje to możliwości dużo lepszego wykonania zabiegu, nieporównywalnego obecnie do dotychczasowych metod operowania. Jest to pierwszy sprzęt tego typu w Polsce. Dzięki temu możemy wykonywać pełne spektrum zabiegów techniką laparoskopową. Przepukliny, pęcherzyki, resekcje jelita grubego, no wszelkie nowotwory jelita grubego, czy w ogóle nowotwory brzuszne, nowotwory żołądka i mnóstwo innych operacji, które można wykonywać na tym sprzęcie w sposób absolutnie perfekcyjny.
Inwestycja bardzo potrzebna w czasach pandemii COVID-19 to zakup ECMO, tak zwanego płuco serca, który zastępuje płuca i w tym ostrym przebiegu, ostrej niewydolności oddechowej zastępuje oddychanie człowiekowi, daje czas na jego leczenie. Dzięki tej inwestycji, dzięki temu zakupowi możemy pełnowymiarowo podejść do pacjenta z intensywnej terapii, dać mu wszystko, co obecnie medycyna oferuje pacjentowi. Jesteśmy w przeddzień rozpoczęcia inwestycji oddziału wewnętrznego, oddziału neurologicznego, oddziału dializ, więc tak naprawdę kilka miesięcy jeszcze nas dzieli, aby otworzyć nowy oddział właśnie chorób wewnętrznych z dużą liczbą łóżek, również oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, czy też właśnie stację dializ. W międzyczasie również otworzyliśmy nową aptekę szpitalną, która przeszła kompleksową modernizację i jest jedną z nowocześniejszych aptek na Dolnym Śląsku. Cały czas przygotowujemy się do otworzenia kuchni szpitalnej, pralni szpitalnej. Już są po modernizacji magazyny szpitalne. To też jest bardzo ważna, istotna część szpitala. Ale dzięki temu będziemy mogli we własnym zakresie przygotowywać posiłki dla pacjentów, przygotować posiłki dla personelu medycznego, posiłki dla osób odwiedzających nasz szpital w sposób bezpieczny, o wspaniałej jakości, gwarantując przy tym dobrą cenę. Inwestycja, która się toczy, to rozbudowa oddziału ratunkowego. Rozbudowa oddziału ratunkowego to inwestycja, dzięki której poszerzy się oddział o dodatkowych 300 metrów i będzie posiadał powierzchnię 900 metrów kwadratowych. Będzie mógł hospitalizować dużo więcej pacjentów niż w chwili obecnej i praktycznie dwa razy więcej. W chwili obecnej mamy 11 łóżek, a będziemy aspirować do 22 łóżek na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest to niezwykła inwestycja, gdzie będzie nas kategoryzowała do największych oddziałów tego typu na Dolnym Śląsku. Jesteśmy w fazie również modernizacji oddziału zakaźnego o rozbudowę o kolejnych 14 miejsc. Spowoduje to, że będzie to pełnowymiarowy oddział z pełną obsadą. Dzięki tej inwestycji również połączymy budynek oddziału zakaźnego, pediatrycznego i szpitalnego oddziału ratunkowego w całość. Pacjenci nie będą musieli przechodzić z budynku do budynku, a jednocześnie będą mogli w całym kompleksie być obsłużeni, nie wychodząc na zewnątrz. Szpital jest wyjątkowy pod tym względem, że posiada w swoich strukturach zespoły ratownictwa medycznego, posiada również transport medyczny. Te inwestycje w te komórki są dla mnie bardzo istotne. Zakup nowych ambulansów. W tym roku dwa ambulanse trafiły do nas. W zeszłym roku finansowane przez Starostwo Powiatowe kolejny ambulans powoduje, że zmierzamy ku temu, żeby pełen tabor ambulansów był nowy i nowoczesny. Kolejna inwestycja to projektowana inwestycja budowy mieszkań asystenckich, tak aby seniorzy z naszych okolic, z naszego regionu, z miasta Bolesławiec i z całego powiatu mieli zapewnioną godną starość, żeby w warunkach bezpiecznych, z pełną opieką asystencką gwarantowaną przez szpital mogli dożyć swojej starości i długiego okresu życia. Rewitalizujemy teren wokół szpitala, tworzymy nowe miejsca parkingowe, tworzymy nowe strefy dla pacjentów pobytu nie tylko w szpitalu, bo przecież leczenie to nie tylko pobyt w samym szpitalu, ale również możliwość wyjścia na zewnątrz i pobycia na terenie zielonym, żeby to zdrowie psychiczne również odpoczęło. Tutaj jesteśmy w przededniu, mamy złożone wnioski, projekty na budowę centrum po-covidowego czy post-covidowego, który będzie zabezpieczał pacjentów w sposób kompleksowy, którzy przeszli COVID-19 i wymagają dalszego leczenia w przeróżnego rodzaju oddziałach kardiologicznego, pulmonologicznego, rehabilitacyjnego, ale przede wszystkim rozbudową opieki ambulatoryjnej, czyli szerokiego dostępu do porad specjalistycznych. Budynek
o powierzchni prawie 4000 m2 właśnie może zostać wybudowane tutaj w centrum funkcjonowania szpitala po starym niegdyś budowie bloku operacyjnego. Będzie możliwość budowy nowoczesnego centrum leczenia post-COVID. Będzie to swojego rodzaju taki pomnik całej pandemii COVID-19, przez co zyskają tylko i wyłącznie pacjenci. Etap projektowania już jest za nami. Projekt budowy lądowiska jest wymagany i od 2022 roku wymuszają na nas to przepisy prawa, aby posiadać taki obiekt w naszych strukturach przy strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego. Lądowisko znajdujące się na budynku szpitalnego oddziału ratunkowego będzie zajmowało powierzchnię praktycznie całego budynku, ale dzięki temu pacjenci w sposób kompleksowy będą mogli być zaopatrzeni szybko, sprawnie i z bardzo dobrą jakością przetransportowani do ośrodka o wyższej referencyjności. W chwili obecnej również modernizujemy obiekt starej apteki szpitalnej na poradnie specjalistyczne. Dzięki temu w jednej lokalizacji wszystkie poradnie specjalistyczne będą w jednym miejscu. Jesteśmy po ustanowieniu przetargu na robota ortopedycznego. Dzięki tej inwestycji będziemy pionierami, jedyni w swoim rodzaju, z najnowocześniejszym robotem ortopedycznym w Polsce, jak i w Europie Środkowej, do wstawiania endoprotez stawu kolanowego. Jest to wyjątkowa inwestycja, która będzie stawiała nasz oddział jako jeden z pierwszych w Polsce. Również inwestujemy tą infrastrukturę po-covidową. Infrastruktura po-covidowa może służyć na przykład pacjentom oparzonym. Dlatego idziemy w kierunku budowy centrum oparzeniowego, dzięki czemu możemy stworzyć regionalne centrum oparzeniowe funkcjonujące dla pacjentów z całego Dolnego Śląska. Jesteśmy na trzecim miejscu jako województwo pod względem ilości zachorowań właśnie na oparzenia czy odmrożenia. Również z tym związana jest budowa komory hiperbarycznej, również projektowana i mam nadzieję, że w przyszłym roku już stanowiąca tutaj dużą skalę przyjmowanych pacjentów. Również będziemy modernizować oddział ginekologiczno-położniczy, jak i termomodernizować kompleksowo cały obiekt szpitalny, aby oszczędzić tutaj pieniądze, które są obecnie, uciekają, można powiedzieć, z kominem. Również idziemy w kierunku zmiany. Projekt Bolesławiec trwa. Projekt Bolesławiec trwa i niech ta zmiana idzie dalej w kierunku zmiany naszego wizerunku, w kierunku zmiany naszej misji. Inspirujemy się potrzebami pacjentów, dlatego musimy zmienić naszą markę, tak aby uwiarygodnić nasze działania na nowym logo. Dziękuję.